Wielu suwalskich policjantów otrzymało z okazji Święta Policji awanse na kolejne stopnie służbowe. Dobrych wyników w służbie gratulowało im wielu gości z pierwszym zastępcą Romanem Popowem na czele. Od kilku lat policjanci z Suwałk są na pierwszych miejscach w kraju. Statystyka mówi, że żyje nam się w naszym mieście coraz bezpieczniej. Że ta jednostka ogólnie wypada bardzo dobrze. Jest tutaj widać klimat pracy. To jest najważniejsze. Jest chęć pracy. Jest chęć również poszukiwania nowych rozwiązań. Widzimy, że zmienia pewne struktury ta komenda. Chce podporządkować nieco te zmiany pod potrzeby nowe. Więc ona już zauważa, że trzeba zmieniać, reorganizować się tak, jaki jest wzrost przestępczości, w jakim kierunku trzeba wybrać. Więc wiadomo, że ta jednostka nie stoi w miejscu. Spora ilość awansów i wyróżnień to znak, że działamy dobrze, mówią policjanci. Komendant miejski Andrzej Ryński sam za tydzień awansuje na kolejny stopień oficerski. Nie ukrywa, że dobrze pracuje mu się w Suwałkach. Udało mi się znaleźć język z tą załogą. Wspólny język. Wydaje mi się, że cele, jakie wyznaczyłem, policjanci utożsamiają się z nimi, a to jest bardzo istotne, że nie ma między nami rozbieżności. Trzecia rzecz. No, trafiłem do jednostki naprawdę dobrej, co przy okazji mojego tej, że tak powiem, osadzenia na tym stołku mówiłem, tą wiedzę potwierdza dzień codzienny. Oczywiście mam pełną świadomość, że czeka nas jeszcze wiele pracy. To jest załoga młoda. Jest to załoga dynamiczna, ambitna. To są atuty. Oczywiście charakter naszej służby powoduje, że występują sytuacje trudne. No nie wszystkich możemy zawsze zadowolić. Czasami zdarzają się oczywiście uwagi. Z tym, że chciałem powiedzieć, bardzo uważnie analizujemy. I nie tylko ja. To nie ma takiej zasady, że ja tam powiedzmy krzyczę, czy zwracam uwagę. Analizujemy, to jest właściwe słowo. Dlaczego do tego doszło? Co zmienić w szkoleniu? Jaką wiedzę trzeba uzupełnić policjantom? To jest proces i prosiłbym o cierpliwość. O północnym wschodzie mówiono Polska B, a może nawet C czy D. Teraz przynajmniej w walce o bezpieczeństwo ludzi przoduje w kraju. To wyświechtane powiedzenia. Często zmieniamy w kraju właśnie ten obyczaj i te nie brzydkie sformułowania. Nie jesteśmy całkiem Polską B. Jedynie powinniśmy znać swój honor, wiedzieć w ogóle, że mamy dobrych funkcjonariuszy. W ogóle mamy dobre społeczeństwo. Mamy ambitne społeczeństwo w tym województwie. Widzimy również i funkcjonariusze. Osiągają wysokie właśnie notowania we wszystkich eliminacjach. Właśnie Podlaskie słynie w całym kraju. Gospodarz miasta, prezydent Józef Gajewski, o pracy policji w naszym mieście także ma dobre zdanie. Z przyjemnością chcę wyrazić przede wszystkim gorące podziękowania za dobre wykonywanie obowiązków, wręcz wzorowe, przez nasze policjantki i policjantów, przez wszystkich funkcjonariuszy, począwszy od pana komendanta, poprzez jego zastępców i wszelkie służby. Wykonywanie w dzisiejszych czasach tych obowiązków pracy, pracy trudnej, pracy czasami nawet niebezpiecznej, no jest, powiem, wręcz sztuką. Gości, prezentów i kwiatów dla pań policjantek było sporo. Szef suwalskiej policji konkretnie odpowiedział, czego trzeba stróżom prawa życzyć na co dzień. Spokoju. Spokoju, bo jak my mamy spokój, to znaczy, że jest spokój na mieście. A zatem niech się spełni! Pogotowie lotnicze w naszym mieście zadomowiło się na dobre. Jego stała obecność wymusza zmiany kadrowe i organizacyjne w suwalskim szpitalu. Dużo zmieniło się w zakresie bezpieczeństwa pacjentów z ciężkimi urazami od czasu, gdy stacjonuje w Suwałkach śmigłowiec ratowniczy. Stacjonuje od czerwca tutaj śmigłowiec ratowniczy, którego praca już pokazała, że szpital musi być w wielu miejscach troszkę inaczej zorganizowany. Potrzebny jest neurochirurg. Niewątpliwie potrzebne będą modernizacja, rozbudowa jakby procedur, przygotowanie się szpitala do wykonania procedur wynikających właśnie tych zabezpieczenia, tych nagłych zdarzeń, gdzie przywozimy pacjenta.
W samym szpitalu musi nastąpić reorganizacja oddziałów związanych z pracą śmigłowca i jego załogi. Zmieni się niewątpliwie neurologia, kardiologia i rozszerzy szpitalny oddział ratownictwa. Można by zaryzykować stwierdzenie, że udało się tutaj wytłumaczyć, że ten śmigłowiec jest potrzebny, ponieważ skróci to zdecydowanie czas dostępu pacjenta, ewentualnego pacjenta do procedur ratowniczych, ale jeszcze bardziej ten czas można skrócić, modyfikując, dostosowując szpital, bazę, oddziały niektóre w taki sposób, żeby ten śmigłowiec był jeszcze bardziej, żeby jeszcze było większe bezpieczeństwo, że ten pacjent w takim zakresie takich procedur może być na terenie tego szpitala zaopatrzony i wtedy nie będzie potrzeba tego pacjenta przewiezionego, nie wiadomo, tutaj z jakiejś okolicy 70-100 km w koło, nie trzeba będzie wieźć do ośrodka wyższej referencyjności do kliniki, bo to można go będzie tutaj na miejscu zaopatrzyć, ale to po prostu kwestia czasu. Na pewno jest to kwestia czasu, jak mówi dyrektor Edward Mostowski. Jest jeszcze problem oczywisty, czyli pieniądze, no i specjaliści. Trzeba jakby doprowadzić do takiej pewności, że rzeczywiście Szpital Suwalski będzie w stanie zabezpieczać w takim to zakresie. Oczywiście, żeby ten zakres określić, jaki szpital ma wykonywać, trzeba pozyskać bazę, trzeba pozyskać specjalistów. Nie jest to proces znowu na dni kilka, tylko jest to proces na, można by powiedzieć, zaryzykować stwierdzenie na lata. Nam, pacjentom, pozostaje mieć nadzieję, że Suwalska Służba Zdrowia będzie taka, jakiej byśmy sobie życzyli. Zapadła od dawna oczekiwana decyzja. Starostwo suwalskie przenosi się z budynku przy ulicy Noniewicza do posesji przy ulicy Świerkowej. Budynek przy ulicy Świerkowej 32 to do niedawna siedziba oddziału Straży Granicznej. Obecnie jest własnością Skarbu Państwa. Ustalono już protokół uzgodnień w sprawie przejęcia budynku przy ulicy Świerkowej przez starostwo, budynku po Straży Granicznej. I jest już zgoda wojewody na przekazanie tego budynku właśnie starostwu suwalskiemu. Zaś prezydent wydał zarządzenie o dokonaniu takiej darowizny i dlatego prezydent Suwak wydał takie zarządzenie ze względu na to, że wykonuje według właściwości terytorialnej prawa właścicielskie Skarbu Państwa, bo to jest nieruchomość, której własnością jest Skarb Państwa. Budynek przy ulicy Noniewicza przejmie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Wszystkie instytucje zajmujące w nim obecnie pomieszczenia będą je sukcesywnie opuszczać. Dotyczy to także starostwa powiatowego. Marszałek województwa podlaskiego przyznał starostwu posesję przy ulicy Świerkowej. W tym tygodniu zostanie podpisany akt notarialny w sprawie przekazania budynku po Straży Granicznej starostwu powiatowemu w Suwałkach. W najbliższą środę na posiedzeniu zarządu starostwa ustalony zostanie harmonogram organizacyjny przeprowadzki. Nie jest to rzecz prosta, bo procedury przetargowe na remont pomieszczeń przy ulicy Świerkowej potrwają około 50 dni, mówi wicestarosta Sławomir Renkiewicz. Sam remont i przenosiny mogą potrwać do końca roku. Po rocznej przerwie funkcjonuje już kąpielisko nad Jeziorem Krzywe. To od wielu lat tradycyjne miejsce wypoczynku nad wodą. W ubiegłym roku oficjalnie kąpielisko nie funkcjonowało. Problemem było utrzymanie plaży i związanej z nią infrastruktury. Chęci właściwie wszędzie, tylko chodzi o pieniądze, o koszty. Utrzymanie plaży kosztuje. Ktoś musi na siebie wziąć ten obowiązek. Przedtem przez wiele lat Ośrodek Sportu i Rekreacji dzierżawił, płacąc Wigierskiemu Parku za teren i utrzymywał, ale są to olbrzymie pieniądze i nie stać miasta na utrzymanie dwóch plaży. Dzięki pomocy Wigierskiego Parku, wójta gminy, który wziął na siebie też koszty utrzymania pomostów, plaża ta funkcjonuje, jest bezpiecznie, są chętni, którzy z tego korzystają i chwała im wszystkim za to. W tym roku uruchomiliśmy dodatkowo kąpielisko nad jeziorem Krzywe. Wspólnie z wójtem i dyrekcją Wigierskiego Parku Narodowego umożliwiliśmy uruchomienie kąpieliska, zabezpieczając ratowników. Wigierski Park Narodowy nadzoruje teren plaży. Gmina Suwałki dba o rozległy drewniany pomost, a bezpieczeństwo kąpiących nadzorują ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaangażowani przez Suwalski Urząd Miejski.
dzięki chęci i współpracy Wigielskiego Parku Narodowego, wójta gminy Suwałki oraz Urzędu Miasta, a poprzez Urząd Miasta to Ośrodek Sportu i Rekreacji wziął na siebie obowiązki i uruchomiliśmy plażę, która funkcjonuje, działa, są chętni, korzystają i z boisk, piłki plażowej przy plaży i jest kiosk, gdzie można nabyć chłodne napoje czy lody, także bezpiecznie można wykąpać się tutaj. Organizatorzy kąpieliska w Krzywem na frekwencję nie narzekają. Martwią ich jedynie zbyt rzadkie wizyty Straży Miejskiej i patroli policji, a bywają tam czasami bardzo potrzebne z powodu chuligańskich wybryków. Kąpielisko czynne będzie do końca sierpnia. Jeszcze propozycja na niedzielę. W parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza odbędzie się festyn związany ze znaną już akcją Krzyś. Drodzy Państwo, najbliższy poniedziałek to jest 25 lipca. W tym dniu wspominamy świętego Krzysztofa. Jak wiemy, i to coraz lepiej wiemy, że święty Krzysztof to nie tylko patron wielu mężczyzn, ale przede wszystkim patron kierujących różnego rodzaju pojazdami. Z tej racji są święcone pojazdy w różnych miejscach, w wielu parafiach. Tym razem najbliższą niedzielę, a więc 24 lipca, będzie to właśnie Wigilia świętego Krzysztofa. W tym dniu podczas każdej mszy świętej, tak jak w innych latach, będą występowały służby mundurowe i będą głosiły prelekcje na temat bezpiecznego i szczęśliwego podróżowania. Tym razem hasło naszego festynu, czy naszego święta, święto Krzysztofowego, nosi tytuł Trzeźwy kierowca, bezpieczna podróż. Główny taki akcent, który przybierze formę festynu, rozpocznie się po mszy świętej po godzinie 11. Właśnie o godzinie 12 zaszaleje tutaj na terenie parafialnym gokart, żeby właśnie pokazać, jak wygląda niebezpieczna jazda, zbyt szybka jazda, no ale oczywiście będzie to pojazd sportowy, będzie to kierowca sportowy i będzie to miało charakter pokazu, dlatego właśnie, żeby zrazić do szybkiej, która jest przeważnie jazdą niebezpieczną. Oczywiście wiele jeszcze innych atrakcji, jeżeli Państwo zechcą, jeżeli Państwo mają życzenie, to naprawdę bardzo, bardzo serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów.